po dłuższej przerwie czas na kolejny film, no i mam nadzieję, że ta pozycja, ta kombinacja, którą mam zamiar przedstawić, wynagrodzi tym wszystkim, którzy oczekiwali na kolejne nagranie, ten okres, kiedy żadnego nowego filmu nie było, ponieważ pozycja, którą mam zamiar zaprezentować w tym nagraniu, jest naprawdę arcyciekawa, jest to wyjątkowa kombinacja, naprawdę bardzo piękna, a w dodatku wcale filmik nie skończy się na zaprezentowaniu tej kombinacji, bo cała historia ma jeszcze swoją dodatkową, jeszcze ciekawszą część i pragnę również tutaj opowiedzieć za chwilę w paru słowach, co dodatkowo niezwykłego, oprócz tego ustawienia figur, ma miejsce w związku z tą pozycją, którą widzimy na diagramie, a także z pozycją, która była do niej bliźniaczo podobna. Na razie widzimy ustawienie, które powstało w 1933 roku w Madrycie. Białymi grał szachista o nazwisku Ortueta, a czarnymi Sands. Zagrały czarne w tym momencie wieżą na D2 z atakiem na pionka na polu B2. Grający białymi Ortueta uznał, że trzeba tego pionka w jakiś sposób obronić, i zdecydował się na wykonanie posunięcia skoczek na A4. Ruch mający za zadanie z jednej strony bronienie pionka na B2, z drugiej strony zaś chęć eliminacji skoczkiem gońca na B6, no a kiedy pionek odbije gońca na B6, to wieża również weźmie na B6, no i w ten sposób na przykład może białe byłyby w stanie zdobyć pionka. Kto wie, tak zapewne jednak myślał sobie Ortueta, a tymczasem spotkała go wielka niespodzianka. Bo oto co zagrał w tym momencie Sands. On nie przejął się tym, że skoczek jest na polu A4. On tak czy siak zagrał wieżą na B2. Wziął tego pionka. Ruch, który naprawdę może robić wrażenie. Wieża bije pionka, który broniony jest przed skoczkę. Oczywiście grający białymi po prostu wieżę wziął. No i teraz widzimy pozycję, w której białe mają wieżę więcej, ale ta wieża jest oczywiście tutaj mocno zdeplasowana, zajmuje złą pozycję na B7, ale wydawać by się mogło, że przecież to jeszcze wcale nie świadczy o niczym, że tutaj jeszcze nic złego nie musi się dla białych wydarzyć, że mimo tego, że chwilowo tutaj te czarne pionki zdają się być mocne, no to jednak przecież są te pionki zdublowane i wcale jeszcze nie są aż tak bardzo, bardzo zaawansowane, że chyba powinny te białe figury je zatrzymać. No ale okazuje się, jednak zatrzymać nie były w stanie. Zobaczmy, w jaki sposób potoczyła się dalsza rozgrywka. Czarne zagrały pionkiem na pole C3 i zobaczmy, jakie teraz mają możliwości białe. W przypadku odejścia skoczkiem na A4, czarne grają pionkiem na C2, pionek dochodzi, wygra na czarnych. Jeżeli odejść skoczkiem na D1, wówczas ponownie pionek C2 i wygrana. Przypuśćmy jednak, że decydują się w tym momencie białe na zagranie skoczkiem na D3 z dalszym planem zajęcia tym skoczkiem pola C1. Ruch na C4 i mamy szacha. Król F1. Pionek C bije na D3, król E1, C2, król D2. Wydaje się, że wszystko się trzyma, że król zdoła zatrzymać pionki, no ale jednak następuje niespodzianka. Goniec E3, szach. I w następnym ruchu, niezależnie od tego, co zdecydują się w tym momencie zagrać białe, pionek dochodzi na pole C1 z szachem. W tej sytuacji po ruchu C3 Ortueta zdecydował się białymi na zagranie wieżą na B6. Widział on taki wariant. Jeżeli w tym momencie grają w sposób taki najbardziej prostolinijny czarne, wychodząc z założenia, że on pobił mi figurę, ja jemu pobiję figurę pionkiem z A na B6, to wtedy skoczek gra na D3, tak jak w wariancie, który widzieliśmy przed chwilą, ale teraz po zagraniu na C4 nie ma szacha i skoczek spokojnie zajmuje pole C1, blokując tym samym czarne pionki i czarne już nic tutaj z tymi swoimi pionkami zrobić nie zdołają. Dlatego też grający czarnymi Sands nie zdecydował się na wzięcie tej wieży na B6. Zagrał w tej sytuacji pionkiem na C4. Ruch, który też może robić wielkie wrażenie. Cofnijmy jeszcze. Podbiciem są obydwie białe figury. Widzieliśmy przed chwilą, co by się zdarzyło, gdyby pobita została wieża. Oczywiście, gdyby teraz pionek z C3 wziął skoczka na B2, to wieża bije tego pionka na B2
i zostają z przewagą wieży białe. Dlatego właśnie zdecydował się grający czarnymi na zagranie pionkiem na c4. Ruch, który wygląda naprawdę dziwacznie, no ale jednak jak się okazuje, w tej pozycji jest to ruch bardzo dobry. Ruch białych kolejny, wieża na b4. No, znowu wydawać by się mogło, że wszystko jest już dobrze, że białe się uratowały. Mają już dwie figury przewagi. To jest niewiarygodne w tej pozycji. Białe mają wieżę i skoczka, natomiast czarne nie mają żadnej figury. Siłą czarnych są pionki. W dodatku pionki z c4 i c3 są zdublowane. Nie mogą nawet wzajemnie się bronić. Popatrzmy, co mogło nastąpić po ruchu wieża b4. Jeżeli pionek bije skoczka, wieża bije tego pionka, wygra na białych. Jeżeli decydują się w tej sytuacji czarne na zagranie na c2, wieża bije na c4 i w następnym ruchu bije pionka na c2. Ponownie wygrana należy do białych. No i teraz w tej pozycji tkwi klucz do tego wszystkiego, co pomogło zwyciężyć w partii grającemu czarnymi Sansowi. Ruch niebywały, który naprawdę robi wielkie wrażenie. Polecam, jeżeli ktoś chce spróbować, może zatrzymać na chwilę nagranie i znaleźć go samemu. No, może po tym wszystkim, co tutaj się działo, już będzie nie aż tak trudne do odnalezienia, ale trzeba pamiętać, że kiedy decydował się na wzięcie pionka na b2 swoją wieżą Sans, to on musiał to wszystko wyliczyć aż do tego momentu i musiał widzieć, że po zagraniu wieżą na b4 przez biały, on musi odpowiedzieć ruchem. A5. Posunięcie pionkiem na A5 jest ruchem wygrywającym. Dlaczego? Jeżeli w tej sytuacji zdecydują się białe na wzięcie wieżą pionka na B4 w ten właśnie sposób, czarne biją teraz i dopiero teraz, nie ruch wcześniej. Teraz czarne biją skoczka na B2 i okazuje się, że zagranie pionkiem na A5 chwilę wcześniej odebrało białej wieży pole B4. I to wszystko do tego momentu musiał widzieć Sans, kiedy wykonywał swoją kombinację. Teraz wieża nie może zająć ani pola C1, z którego mogłaby na przykład przedostać się na B1 i uniemożliwić dalszy marsz pionkowi, ani też nie jest dla niej dostępne już pole B4. Kombinacja niezwykła, robi naprawdę wielkie, wielkie wrażenie. To jest ta finalna pozycja, w której decyduje się już wszystko o tym, że to czarne wygrały. Czarne musiały oczywiście te wszystkie warianty zobaczyć od momentu, kiedy po posunięciu skoczkiem na A4 pobiły wieżą pionka na B2. Robi ta pozycja wrażenie. Robi wrażenie cała kombinacja. No i tutaj trzeba mieć wielkie uznanie dla grającemu czarnymi, że to wszystko zauważył. Co jednak jest w tym wszystkim niezwykle ciekawe, być może najbardziej ciekawe, to to, że to nie jest jedyna taka partia, która została rozegrana. Radzę przypatrzeć się teraz uważnie ustawieniu, które tu widzimy. Jeśli chodzi o to, co jest na skrzydle hetmańskim, te wszystkie figury, tutaj za chwilę w pozycji, którą zobaczycie, będzie wszystko jednakowo. Ale na skrzydle królewskim proszę zwrócić uwagę na to, jak w tej chwili są ustawione pionki, a jak będą ustawione już za chwilę. Na razie mamy takie ustawienie pionków i uwaga, ustawienie pionków się nieco zmienia. Okazuje się, że teraz widzimy już pozycję z innej partii. To już nie jest gra Ortueta Sans z 1933 roku. To jest partia grana w Poznaniu w roku 1931. Białymi grał Tylkowski, a czarnymi Wojciechowski. Spójrzmy może raz jeszcze. Ustawienie z partii Ortueta Sans. Pionki inaczej ustawione na skrzydle królewskim. Wszystko pozostałe na skrzydle hetmańskim jest ustawione tak samo. I raz jeszcze partia Tylkowski-Wojciechowski. W tej partii grający białymi Tylkowski również zagrał skoczkiem na A4. I dalej potoczyło się wszystko praktycznie tak samo, jak to miało miejsce w partii Ortueta Sans. Wieża wzięła na B2, skoczek pobił, no i zaczyna się fantastyczna gra czarnych pionków. To wszystko przed chwilą widzieliśmy.
Po ruchu pionkiem na A5 w pierwszej partii zdecydował się na poddanie partii grający białymi Ortueta. Natomiast Tylkowski uznał, że chce grać dalej i pobił skoczkiem pionka na C4. Więc to jest taka różnica, że możemy zobaczyć tutaj, co by było dalej, gdyby zdecydowały się białe na kontynuację partii. Ja nie wątpię, że Sands, grający tą pierwszą partię, którą widzieliśmy przed chwilą, tą najbardziej znaną, on również to wszystko musiał wyliczyć. No ale przeciwnik się poddał. Natomiast Tylkowski nie miał zamiaru się tak wcześnie poddawać i Wojciechowski musiał do końca przy szachownicy wykazać, co tutaj należy zrobić, żeby wygrać partię. No ale tutaj już mimo wszystko zadanie miał znacznie łatwiejsze, bo po prostu zagrał na C2. Białe wzięły skoczkiem pionka na A5, no i dorobiony jest po prostu hetman z szachem na polu C1. Pewnym atutem białych jest fakt, że mają tutaj cały czas dwie figury, ale tych figur nie są w stanie w żaden sposób skoordynować i te figury nie są niestety tutaj dla białych żadną siłą, która by pozwoliła im utrzymać partię. Zobaczmy dlaczego. Hetman C5, atak na obydwie figury. Jeżeli teraz ruch wieżą na A4 z planem obronienia skoczka, to następuje szach na H5 i kiedy król odchodzi na G1, kolejny szach, tym razem z pola D1, wygrywa wieżę, która stoi nieobroniona na polu A4. Dlatego też Tylkowski zdecydował się zagrać wieżą na B2, a Wojciechowski po prostu wziął skoczkę na A5. Partia jeszcze toczyła się kilka posunięć. Zapis znany jest do tego momentu, kiedy król zagrał na H6. No i później wiadomo, że jeszcze kilka posunięć zostało wykonanych, no ale nie mogły one już tutaj nic zmienić i Wojciechowski partię wygrał. Zatem zobaczyliśmy dwie niemalże identyczne partie. Można powiedzieć, że kombinacje identyczne już były. Jedyna różnica taka, że w toku wcześniejszej gry inaczej ustawiły się nieco pionki na skrzydle królewskim. Wszystko to, co się działo na skrzydle hetmańskim i ustawienie tych figur było identyczne. To wszystko sprawia, że kiedy wyszła na jaw prawda o tym, że odkryto zapis partii sprzed wojny z Poznania, gdzie w identyczny sposób jak w słynnej, znanej na całym świecie partii Sands pokonał Ortuetę. Ta pozycja z partii Ortueta-Sands jest chociażby opublikowana w słynnej książce Graj jak arcymistrz Aleksandra Kotowa. Znalazła się też w wielu podręcznikach taktyki. Nie brakowało takich, którzy uważali, że partia Tylkowski-Wojciechowski jest ułożona, że to jest partia nieprawdziwa, że została ona stworzona w celu mylenia szachistów. I wielu było takich, którzy wątpili w autentyczność tej partii, no ale później jednak uznano, że na podstawie znalezionych dowodów, gdyż poznańscy szachiści odnaleźli blankiet, na którym była zapisywana ta partia, uznano, że jednak jest to partia oryginalna. Poza tym, kiedy tak się spojrzy też na cały zapis tej partii, widać, że nie jest to jakaś partia, która byłaby pełna ruchów dziwacznych, których celem jest tylko i wyłącznie dotarcie do określonej pozycji. Każdy ruch jest właściwie logiczny, to jest widać prawdziwa rywalizacja, po prostu. Miała miejsce taka niebywała sytuacja w dziejach szachów, że chociaż w tej naszej grze jest tak olbrzymia liczba możliwości, to tak naprawdę może czasami zdarzyć się sytuacja niezwykła. I ona właśnie miała miejsce w przypadku tych dwóch partii, kiedy niezależnie od siebie w dwóch różnych otwarciach, to też jest warte zaznaczenia, Tylkowski zdecydował się otworzyć partię ruchem pionka na F4, czyli tak zwany debiut Byrda został zastosowany. Natomiast w partii Ortueta Sands rozegrana została partia francuska, obrona francuska. Okazuje się, że z tych dwóch różnych otwarć mogła powstać identyczna niemalże pozycja, w której można było przeprowadzić jednakową kombinację i jak się okazuje Sands i Wojciechowski, obydwoje reprezentujący klasę gry mistrzowską, byli w stanie dostrzec te wszystkie warianty, zdołali się ich doliczyć, no i przeprowadzili jednakowe, fantastyczne kombinacje. Sławę zyskała partia z Madrytu, trochę może szkoda, no ale również partia Wojciechowskiego zyskała po pewnym czasie swoje uznanie, no i chyba dzisiaj już niemalże nikt nie kwestionuje tego, że ona rzeczywiście została rozegrana i że nasz polski mistrz Wojciechowski był w stanie również znaleźć te wszystkie warianty i przeprowadzić tak fantastyczną kombinację. Kombinacja podobać się, myślę, będzie każdemu, no a historia o tym, że jednakowe dwie partie, jednakowe dwie kombinacje zostały rozegrane, tak nietypowe, tak piękne, no to również jest
coś niebywałego w historii szachów i też chyba kolejny dowód na to, jak fantastyczna jest ta gra, która dla nas wszystkich jest tak bliska.